Ładna pogoda, ale padał deszcz. Chcę wam powiedzieć, że jestem teraz na Dolnym Śląsku. To jest, należy do Kłodzkiego, nie? Południowa Polska, południowo-zachodnia Polska. I tutaj to jest typowo miejscowość turystyczna, lecznicza. Tu są źródła wód mineralnych, które są naprawdę bardzo smaczne zresztą. No i jeszcze chcę wam powiedzieć, że tu ludzie przyjeżdżają do sanatoriów leczyć się na drogi oddechowe, na krążenie, no i tak dalej. I jest bardzo atrakcyjnie. Ja wam powiem, że ja już tu jestem trzeci raz. Wiecie? Trzeci raz, bo zawsze jak jechałem do Pragi, to tutaj byłem. I jak jechałem do Czech, to też tu byłem. I teraz też będę jechał do Czech, dlatego tu jestem. Pokażę wam, już wideo nagrałem na ten temat tego miasta, ale spróbuję jeszcze raz pokazać, może coś się zmieniło. Wiecie co? Tu jest taki bar mleczny. I ja, zobaczcie ten bar mleczny. I wiecie co ja miałem? Mój telefon, zamówiłem w barze mlecznym jedzenie i mój telefon zostawiłem w kiblu. I sobie poszedłem. A to drogi telefon. Poszedłem, szedłem, kurde, mówię, gdzie mój telefon? Ale to było bardzo rano, wiecie. Ja poleciałem jeszcze do innej restauracji, się pytałem, nie ma nigdzie, więc przyleciałem tu do baru mlecznego i całe szczęście, że jeszcze nikt nie wszedł, wiecie, do tego baru. Patrzę, a tam na półce leży mój ten telefon, iPhone. Ale bym miał duży problem, bo tam naprawdę miałem dużo filmów, fajne nagrania były. No i teraz znów idę do tego baru mlecznego i coś zjem, no, bo tu jest naprawdę tanio. Tymczasem. Wycieczka dzieci w tym barze. Jak będę wracał, to może wtedy. Jak ja się cieszę, bo się zrobiła pogoda, a jechałem cały czas, padał deszcz. Jechałem, wiecie, no z Wrocławia, nie, z Milicza w sumie, bo byłem w Miliczu. Byłem na cmentarzu u rodziców i teraz tutaj jadę na południe, nie, Europy. I oczywiście najlepsza droga, najprostsza droga jest przez Kujowe Zdrój. Przez miasto, które warto zawsze odwiedzić. No i już wam pokazuję to miasto. Patrzcie. O. Tu jest też taka, była, ale już nie ma, restauracja. Czeska restauracja zdrojowa. No. A my pójdziemy, moi drodzy, napić się wody źródlanej, którą piłem. Woda życia, jak już mówiłem. No, restauracyjka fajna. Obiadki polecane. Kurczak. Cen nie podają. No, tu są ceny. Wiecie co? Hej, nie ma cen. Nie ma cen, a wszędzie, gdzie byłem w Hiszpanii czy w Portugalii, to jak wystawiali te karty, to podawali ceny, a tu nie podają cen. Fajnie. Tutaj w tej kawiarence piłem kiedyś kawkę. Było bardzo dużo ludzi, bardzo fajnie było. Także jestem, moi kochani, w Polsce i zaczynam zwiedzanko. Jak mówiłem, z kawką razem. Nie ma dużo turystów w tej chwili. O kurczę, muszę przejść na tamtą stronę. Bo ta woda to jest tam. Chociaż tędy chyba się nie przechodzi, nie? Ale ja spróbuję przejść. Widzicie? Woda życia. I wiecie co? Powiem wam tak. Tu kiedyś byłem,
i chciałem się napić wody. I wiecie, nie miałem drobnych. Nie miałem drobnych i mówię, ona mówi tu naprzeciwko, niech pan idzie, to panu rozmieni. I nie rozmieniła mi. Nie chciała rozmienić i ja tej wody się nie napiłem. Nie miałem jak zapłacić. Za grube pieniądze miałem. No i patrzcie, nawet tutaj mam na swoim YouTubie zdjęcie. To zdjęcie właśnie mam tutaj zrobione. To było kiedyś inaczej. To było naprawdę podobnie, tak samo. O, ta fontanna. Wszystko jest powtórka. Powtórka z rozrywki. Wiecie? No i dobra. Idziemy teraz do naszej pijalni wód mineralnych. Wypijemy wodę. Chociaż co dopiero w tej chwili kawę wypiłem. Kurczę, no. Ale nic. Może się uda tym razem. O, dzieci pełno w tych kawiarniach, bo to już zaraz wakacje. Wiecie? O. Dziękuję. No jesteśmy w tym samym miejscu. Woda po 3 zł? A, po 3 zł woda? Tak. Ale poszło w górę. Tu już trzeci raz jestem. Już była po złotówce. Ale to pewnie dawno. Ja zaraz wrócę, zobaczę. Tutaj jest sklepik z pamiątkami. O, to jest ta woda, co ja tu piłem. Można coś zjeść. Idź tą. Na światło. Ciasteczka. Nic tu się, wiecie, nie zmienia, naprawdę. Niewiele. Idziemy zobaczyć na zewnątrz. O, patrzcie. Co tu jest? O, tu jest bardzo przyjemnie. Ja tu bardzo lubię przyjeżdżać do tej Kudowy. Oj, duże tłumy nawet są. Tutaj kolejeczka taka jeździła. Nie wiem, czy jeździ do tej pory. O. Widzicie? Tam jest park. Co tam jest? Park tylko? O, tu se grają w szachy. Widzicie? Jest. Co tam jest w tym parku? Dziewczyny tam. Tak? Aha. No dobra, dziękuję bardzo. Pięknie. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Taki park. Tam się ciągnie. O. O. I tu dlatego jest uzdrowisko dla tych, co mają problem z oddychaniem. Bo tu jest czym oddychać. Z krążeniem. Można dużo chodzić. No i to jest piękny staw. Zaraz go zobaczymy. Wiecie.
jak to ładnie jest. Spójrzcie na te piękne widoki. O, kaczuszka pływa. Kaczuszki pływają. Tam jest taka wysepka dla nich. Woda. Przyjemnie, bardzo przyjemnie tu jest. Zobaczcie, jakie tu są ryby. Wow. Kaczka łapie te ryby? No fajnie, fajnie tu jest. Super sprawa. No i tu jest taka uliczka też. Kawałek się przejdziemy. Tam po prawej stronie jest taki park. Tam była taka rzeźba, chyba stoi dalej. Nawet ktoś tam grał kiedyś. Pianino zrobione jest. Kwiatki rosną. Fajnie tu spędzać sobie czas. Pisze, do was drój. Harfa. O. Jak ładnie. Ale można sobie chodzić. A lubię to miasto. Kupić. Jakie wyroby sery owcze. No, to jest tak, nie? Srebrne łyżki. Tu lokale są do wynajęcia, zobaczcie. Wszędzie pusto. Pusto. No. To jest. Wszędzie widzę w tych restauracjach, jest pusto. No jest drożyzna. Ja byłem w tym muzeum i nakręcałem tam video. W tym muzeum zabawy. No trochę kiepsko, że się tyle razy coś nagrywa, no ale musiałem tędy jechać z tego względu, że tutaj mi było najwygodniej. Także będziemy dalej jechać i nagrywać. Teraz zobaczymy, czy bar jest mleczny otwarty. Można tam tanio zjeść. Marzę. Thank you.
Żurek może. Już grzeje. A teraz drugie damy. Jeszcze? Na razie zobaczę, to zjem. Jak dam radę, to... 11 zł. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Żureczek jem. Mówię, żureczek jem taki za 11 zł. No i dobrze. I dobrze, można się najeść. Nie wiem co, bo tu dobrze dajesz. Duże porcje. Takie. Duże porcje i nie drogo. No bo tu urząd dopłaca. Proszę? Urząd dopłaca trochę. Tak? Tak, bo to jest na zasadzie baru mlecznego. Ale w Polsce już jest mało tych barów mlecznych. No to tu u nas jeden jest. Tam on dostaje jakąś dotację do mnie. Taki wreszcie, że już drugiego nie potrzebujesz. No, bo jest taki pożyczny. Jeszcze zamówiłem naleśniki z serem. A to by było wszystko na dzisiaj.